Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 25 listopada 2014 roku wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności artykułu 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy w zakresie, w jakim wyłącza możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą, z artykułem 42 ust. 2 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji orzeka. Punkt pierwszy. Artykuł 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy w zakresie, w jakim bezwzględnie zakazuje korzystania z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego w celu porozumiewania się z obrońcą, jest niezgodny z artykułem 42 ust. 2 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt drugi. Przepis wymieniony w części pierwszej w zakresie tam wskazanym traci moc obowiązującą z upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Marek Zubik. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja przedstawię jedynie podstawowe tezy wynikające z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W pełni zostanie w formie pisemnej w terminie późniejszym. Podstawowy problem, z jakim wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku, a został doprecyzowany na rozprawie przez przedstawiciela Rzecznika, odnosi się do treści artykułu 217 Kodeksu Karnego Wykonawczego, który w praktyce stosowania przez organy władzy publicznej, jak zostało to przez Trybunał stwierdzone w ramach postępowania, nabrał ze względu na jego wykładnię specyficznego znaczenia. Mianowicie jest jednolity sposób interpretacji tego przepisu przez organy władzy publicznej, taki, który faktycznie uniemożliwia kontaktów telefonicznych tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą. Rzecznik wniósł wniosek, stawiając zarzut niezgodności w tej części tego przepisu, który odnosi się do kontaktu tymczasowego z obrońcą w zakresie spraw odnoszących się do toczącego postępowania, co, jak podkreśliłem w pytaniu również Trybunału dzisiaj na rozprawie Trybunału, udało się to doprecyzować. Tak zmiany przepis i wynikający z niego zakaz, bezwzględny zakaz, musiał być skonfrontowany przede wszystkim z wymaganiami określonymi w artykule 42 Konstytucji związanymi z prawem do obrony. I Trybunał Konstytucyjny uznał za dokonanie przede wszystkim oceny, czy można uznać za konieczne, a w niektórych wypadkach za celowe, aby w każdych przypadkach zastosowania przez sąd tymczasowego aresztowania racjonalne było wyłączenie możliwości porozumiewania się tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą. I Trybunał zwraca przede wszystkim uwagę, że przesłanki kodeksowe związane z tymczasowym aresztowaniem są różne. Tak jak różne są cele szczegółowe tymczasowego aresztowania. I w związku z tym zwraca też uwagę ustawodawcy, że nie w każdym wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania istnieje jakikolwiek racjonalny związek między wyłączeniem możliwości porozumiewania się tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą z przesłankami tymczasowego aresztowania zastosowanego w konkretnej sprawie. I to jest pierwsza rzecz,
która wymaga uwzględnienia, kiedy patrzymy przez pryzmat prawa do obrony. Druga kwestia, mianowicie ocena konstytucyjności tego zakazu wymaga również uwzględnienia dobra wymiaru sprawiedliwości toczącego się postępowania karnego i wyważenia teraz tych dwóch dóbr ze sobą. I Trybunał uznał, że przynajmniej niektóre z przesłanek zastosowania tymczasowego aresztowania mogą uzasadniać pewnego rodzaju, czasami dalej idącego, ograniczenia w prawie do obrony w takim zakresie, jak i w odnosi się do kontaktów telefonicznych. I w tym zakresie uznaje, że konieczna jest interwencja ustawodawcy, aby ten, po pierwsze, sprecyzował przypadka zastosowania tymczasowego aresztowania. Może być zastosowany zakaz kontaktów telefonicznych i sprecyzowania warunków z tym związanych, tak aby przesłanki tymczasowego aresztowania były adekwatne do tego, czemu służyć ma zakaz kontaktów telefonicznych. Po drugie, Trybunał uznaje, że prawo do obrony i kwestia umożliwienia dzisiaj współcześnie już standardowej formy komunikowania się, jakim jest telefon, nie pozwala na tak ogólny zakaz, w jaki został on zinterpretowany z artykułu 217c. I w tym zakresie i w związku z taką koniecznością, zdaniem Trybunału, interwencji ustawodawcy, Trybunał stanął przed kwestią skorzystania z możliwości, jaką daje mu artykuł 190 Konstytucji i odroczenia momentu wejścia w życie wyroku. Mając na względzie, że interwencja ustawodawcy będzie odnosiła się do przepisów kodeksowych, a z drugiej strony uznając fundamentalne znaczenie konstytucyjnego prawa do obrony, Trybunał musiał wyważyć, na jak długi okres odroczy moment wejścia swojego wyroku. I ostatecznie uznał, że taki okres, który będzie odpowiedni w tym wypadku, czy musi być odpowiedni, nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Teraz jest rolą ustawodawcy. Czy dokona tej zmiany w ramach jakiegoś szerszego pakietu zmian, czy nie? Niemniej jednak kwestia prawa do obrony oraz komunikowania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą w kwestiach związanych z postępowaniem, które się toczy, jest o takim razie ciężarze gatunkowym, że nie pozwala Trybunałowi na dłuższe odroczenie swojego momentu wejścia w życie z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego, jeśli ustawodawca przekroczy ten termin. No i to są podstawowe motywy rozstrzygnięcia, natomiast szerzej zostaną one ujęte w pisemnym uzasadnieniu. Ja dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Dziękuję Państwu. Zamykam rozprawę.